Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Krystian Czekaj Hop. Za chwilę opowiem Wam o kolejnym stylu, który nie był przeze mnie próbowany tutaj na kanale, ale jak najbardziej znam go doskonale. Na wstępie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do zapoznania się z wcześniejszymi materiałami, ponieważ tam staram się opowiadać o różnych stylach piwa, byście się mogli łatwiej poruszać w sklepach, no można powiedzieć poza specjalistycznych, bo tam są ludzie, którzy Wam na pewno opowiedzą o tym piwie, ale jeśli jesteście w jakimś sklepie, w którym musicie sami podjąć decyzję, no to ta wiedza na pewno będzie cenna. Zapraszam również na Facebooka, tam jestem jako Krystian Czekaj Hop, i na Instagrama, tam mnie znajdziecie wpisując sobie Czekaj Krystian Hop. Dzisiaj stylem będzie ryżowe IPA, Rice IPA, na przykładzie piwa Takase z browaru Dwóch Braci. I to jest chyba nawet debiut tego browaru tutaj u mnie przed kamerą. Oczywiście próbowałem ich piw na festiwalu piwa w Krakowie chyba rok temu, o ile dobrze pamiętam. Miałem próbować dzisiaj tylko to piwo. Natomiast spróbuję jeszcze jednego w tym samym stylu. To nie było zamierzone, można powiedzieć, w ostatniej chwili zdecydowałem się na taki ruch i dokupiłem kolejne piwo. Za chwilę powiem dlaczego, a to będzie bardzo ciekawa historia. Ryż, no bo on tutaj, można powiedzieć, gra pierwsze skrzypce. Generalnie w krajach azjatyckich ryż jest takim zamiennikiem słodu. Jest tańszy, przez co sypie się go do piwa, aby zaoszczędzić pieniążki. Podobnie jak to kukurydzę się też dodaje do piwa w tym samym w zasadzie celu. Ale tutaj w Polsce w browarach rzemieślniczych ten ryż odgrywa nieco inną rolę. Po pierwsze, ryż rozjaśnia piwo. Po drugie, ryż sprawia, że piwo jest takie bardziej wodniste, przez to bardziej przystępne, lepiej pijalne. Ryżowe IPA warto próbować na przykład w lecie, kiedy chcemy się orzeźwić, kiedy chcemy tak może troszkę bez namysłu wypić jakieś dobrze nachmielone piwo, ale żeby właśnie piło się je bardzo lekko. Więc generalnie właśnie na tym ten styl polega. Drugim piwem, które chcę spróbować w dokładnie tym samym stylu, będzie klasyk. Automata IPA z browaru Pinta. I czemu właśnie to piwo dziś chcę spróbować? Ano dlatego, że tak naprawdę od tego piwa wszystko się zaczęło. Gdyby nie to piwo, na pewno bym dzisiaj nie nagrywał dla Was filmów, ponieważ to piwo sprawiło, że zacząłem się w ogóle tym tematem interesować. Wcześniej pewnie mi większość z Was nie uwierzy, ale nienawidziłem piwa, ponieważ nie znałem dobrego piwa. I jak przychodzili jacyś koledzy, proponowali mi piwo, no to ja tak krzywiłem twarz, no nie macie czegoś innego, no nie mamy, dobra, no to już wypiję.
Natomiast kiedy piłem te wszystkie żubry, harnasie i tak dalej, no to sobie myślę, jak w ogóle można pić piwo, przecież to jest obrzydliwe. Aż pewnego razu, niedługo po tym jak zatrudniłem się w sklepie specjalistycznym, to było chyba 4 lata temu, myślę sobie, czemu kurczę te piwa są takie drogie? Chyba musi coś w nich być. A nie zbiednieję, o te 7-8 zł kupię. No i kupiłem właśnie, padło, chyba dosyć przypadkowo, choć chyba trochę się pokierowałem właśnie tą flagą tutaj Japonii, tym ryżem, sobie myślę, a w sumie nigdy nie widziałem tego ryżu w piwie, więc może posmakuję, może coś ten ryż zmieni. No on jakoś tam bardzo dużo nie zmienia, ale o tym dowiedziałem się później. Zakupiłem to piwo i chyba zdegustowałem je w którąś tam niedzielę, bo pamiętam, że wrzuciłem to piwo do zamrażarki. Bardzo chciało mi się pić, było chyba bardzo gorąco z tego co pamiętam i przesadziłem, ponieważ już takie płaty lodu w tym piwie zaczęły się pokazywać. Otwarłem, oczywiście piłem z gwinta, tak nieco niekulturalnie. Teraz bym sobie raczej na to już nie pozwolił. I doznałem szoku, ponieważ wypiłem łyk i kurczę, goryczka, cytrusowa goryczka, która po przełknięciu zostaje jeszcze przez dobre 10 minut na języku, więc sobie myślę, wow, nie dość, że to jest niezłe, nie powiedziałem jeszcze, że dobre, to kurczę, fajnie, bo tak długo pozostaje, jak ja się napiłem harnasia czy żubra, to od razu ten beznadziejny de facto smak od razu zniknął. Nie byłem do końca przekonany do tego piwa. Dopiero jak mi się je kończyło, pomyślałem, to jest to, chciałbym jeszcze jakiegoś spróbować. I właśnie od tego się zaczęło. Od automata IPA zaczęła się moja miłość do piwa, więc taka prywatna historia, piękne wspomnienie jak dla mnie. Jeśli się nie mylę, to dzisiaj spróbuję trzeci raz to piwo. Mimo, że tak mi smakowało, bo mam zasadę, że raczej unikam próbowania dwukrotnie tego samego piwa. Więc pierwszy raz, no to było to moje takie rozdziewiczenie, można powiedzieć, z piwami rzemieślniczymi. Po raz drugi, jak spróbowałem, to chyba nie było niczego innego, czego nie próbowałem, więc postanowiłem spróbować znów automata IPA. No a dzisiaj mamy piwny styl właśnie Rice IPA, więc chciałem właśnie opowiedzieć tę historię, no i zobaczyć, czy coś się tutaj zmieniło, czy nie. Zacznijmy jednak od Takase. Jasne piwo o wyraźnej goryczce i bogatym aromacie pochodzącym od najlepszych odmian chmieli. Dodatek płatków ryżowych sprawia, że piwo jest lekkie jak lot żurawia. Piwo uważone w browarze Jana, ale oczywiście pod szyldem browaru dwóch braci. Termin przydatności do spożycia do 4 maja 2020 roku. Alkohol 5,6% objętości, ekstrakt 14% wagowo. Składniki: woda, słody, pale ale pszeniczny, pilzneński, płatki ryżowe, chmiele to, citra, centenial, mozaik, amarillo, simco, zeus. No i taka właśnie kolorowa etykieta, jak mniemam, z żurawiem, który był wspomniany w tym głosie browaru. Otwórzmy.
kapsel browaru dwóch braci, całkiem niezły. Trochę mi przypomina kapsel browaru 100 mostów. No, na pierwszym planie mozaik. Jak najbardziej. Tutaj ta nafta. Mozaik mi się też z cebulą kojarzy. Cebula to generalnie jest wyczuwalna w starym chmielu. Natomiast jeśli chodzi o mozaik, czy stary, czy nowy, to ja czuję tę cebulę. To jest jeden z najbardziej charakterystycznych chmieli w ogóle na świecie. Poza tym cytrusy, może troszkę iglasty aromat. Taki żywy, soczysty, może lekko właśnie taki zielony iglasto, może trawiasty, ale te igły, powiedziałbym, że sosna tutaj jednak przeważa. Przejdźmy do otomaty. Używając ryżu, bardzo jasnego słodu i chmielu z antypodów stworzyliśmy piwo subtelne w wyglądzie, lecz silne w charakterze. Piwo alkohol 5-8% objętości. Ekstrakt, gdzie mamy? Mamy. Ekstrakt 14 stopnia plato. Polecane do solonej orzeszki, curry, pieczona wołowina. Bardzo lubię, jak browary piszą o food pairingu. Skład: woda, słody jęczmienny, pilzneński, karapils, płatki ryżowe, chmiele, mozaik, waimea, dr Rudy, green bullet, drożdże, safale, US05. Data przydatności do spożycia podobna, bo do 19 maja 2020 roku. Więc może w podobnym momencie te piwa zostały uważone. Kapsel browaru Pinta. No, czuję tego mozaika. Też on jest, ale na pewno zdecydowanie mniej mamy w otomacie. A tu nam wyszła taka pina colada. Ananas połączony z kokosem. Kurczę. A nie mamy tutaj chmielu Sorachi Ace, który mógłby nadawać tego profilu. No, teraz mniej cytrusów, a słodko się zrobiło, tak milkshake'owo. No, tomata ma słaby aromat. Nieco cytrusów, taki... Coś tu się chyba podziało. Taki trawiasty. Coś tu się chyba niedobrego dzieje, ale mogę się mylić. Dobrze, nalejmy sobie. Taka se najpierw. No, widać, że to jest ryżowe IPA. Bardzo jasne. Bardzo jasne piwo. Bardzo wysoka i drobno pęcherzykowa piana. Bardzo ładnie wygląda. Otomata. No, widać, że ciemniejsza jest. Ale też dosyć klarowna. Piana też ładna, drobno pęcherzykowa, ale dużo mniejsza niż w Takase. Widzimy, że Takase jest jednak jaśniejsze, więc więc jak sądzę, tego ryżu tutaj poszło więcej.
bardzo świeży, owocowy aromat, owoce tropikalne, owoce cytrusowe. No ten mozaik, czyli nafta, cebula. Bardzo obiecujący aromat. Kurczę, coś mi tu nie pasuje. Mokry karton. Mokry karton, niestety. Myślałem, że po tej takase właśnie troszkę mam ten... Ten nos zaburzony, ale nie. Niestety w automacie jest mokry karton. Mamy cytrusowość na fajnym poziomie, owoce tropikalne. Finisz jest właśnie taki milkshake'owy, owocowy bardzo. Wyraźnie słodki, lecz nie jest to oczywiście ulep żaden. No, goryczka jest konkretna. Jak na styl oczywiście. No i jest to pijalne piwo. Rzeczywiście ten ryż zrobił tutaj jak najbardziej robotę. Zobaczmy, czy lepiej będzie w smaku w automata. No jest lepiej. Sporo owoców tropikalnych. Cytrusy też są, ale raczej takim dopełnieniem. Na pewno nie jest tak dobrze pijalne jak takase. Jest troszkę cięższe. Ma co prawda nieco więcej alkoholu, natomiast tu chodzi raczej o dobranie tych słodów. Tutaj w automacie teraz nie czuć takiej ryżowości, że się tak wyrażę, jak to było kiedyś. Przynajmniej tak mi się wydaje. Powiedziałbym w ciemno, że jest to takie regularne IPA. Jeśli chodzi o takase, to powiedziałbym właśnie, że jest to albo ryżowe IPA, albo po prostu session IPA, gdybym miał zamknięte oczy i nie widział barwy. Bo barwa oczywiście mówi o tym, że to musi być ryż. Na pewno zawsze będę miał sentyment do tego piwa, czyli do automata IPA. Zapewne zawsze, jeśli będzie jeszcze taka okazja, je chętnie wypiję. Natomiast to nie jest najlepsza jego warka. A takase pokazało się z rewelacyjnej strony. Jest to genialny IPA. Jeśli ktoś lubi ryżowe IPA albo zwykłe IPA, bardzo polecam. Jest bardzo świeże, bogate, soczyste, po prostu smaczne. Lacing na obydwu piwach całkiem ładnie nam się układa.
Obydwa piwa możecie dostać w... Czy może nie dostać, a zakupić w sieci sklepów Al Capone w oddziale w Krzeszowicach. Chcę zobaczyć, gdzie to było uważone. Jeszcze w Zarzeczu, także jeszcze nie miałem na sklepie automata IPA z browaru w Żywcu. Myślę, że niedługo będzie jakaś dostawa i już będzie stamtąd i może będzie jakaś lepsza warka aniżeli ta. Także w dzisiejszym starciu wygrywa Takase. Piwo, tak jak powiedziałem wcześniej, przeznaczone do konsumpcji raczej w lecie, ale niektórzy lubią łamać takie powiedzmy utarte stwierdzenia, więc polecam przez cały rok, bo jeśli piwo jest dobre, to czemu nie pić je przez cały rok właśnie. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to proszę o łapkę w górę. Dzięki, że jesteście ze mną. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, to proszę napisać do mnie na Krystian Czekajchob na Facebooku bądź tutaj na YouTube w komentarzu. Do następnego razu. Pamiętajcie, pijcie zawsze dobre piwo. Cześć!